Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na zupę, przepyszną zupę dookoła ogródka, jak ja to mówię, czyli zupa jarzynowa, zupa warzywna, bardzo prosta w wykonaniu, bardzo smaczna. Aromat podczas gotowania będzie unosił się w całym domu. Zupka jest niezwykle smakowita, także jeżeli spodobał Wam się ten przepis, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Na samym początku zachęcam Was jeszcze do odwiedzenia mnie na moim Instagramie oraz Facebooku. Nazwy wyświetlam się tutaj poniżej. Wszystkie linki znajdziecie jak zawsze w opisie, a tymczasem już nie przedłużając, zabierajmy się do roboty. Moi drodzy, do przygotowania przepysznej zupki takiej dookoła ogródka, jak ja to mówię, potrzebować będziemy na pewno jakiegoś rosołu, wywaru, czy to warzywnego, czy mięsnego. Ja tutaj mam akurat troszkę wywaru jeszcze warzywno-mięsnego z gotowania poprzednich przepisów, także sobie to wykorzystam, żeby nic się nie zmarnowało. W każdym razie około 2-2,5 litra jakiegoś bulionu, jakiego tylko macie, bądź jakiego lubicie, będziemy potrzebować. W tym będziemy gotować zupę. Także odstawiam na bok ten składnik i zabieramy się za pierwsze warzywo, które to będziemy obrabiać, mianowicie cukinia. Średniej wielkości cukinia, a w zasadzie małej wielkości cukinia. Co musimy zrobić? Przekrawamy na pół, następnie znów na pół i to już w zależności od Was, jakie kawałki duże chcecie mieć w zupie, takie kroicie. Ja myślę, że takie pół centymetra grubości, pół plasterki będą idealne, będą one jeszcze delikatnie nam chrupać, a przynajmniej jeżeli nie będą chrupać, będą wyczuwalne pod zębem. W przypadku, kiedy pokroimy sobie jakąś drobną kostkę bądź cieńsze plasterki, no wtedy to nam po prostu zniknie, zginie pod zębem. Może troszkę smaku odda do całego wywaru, no ale nie będziemy mieli tej przyjemności zgryzienia tego warzywka, także cała cukinia musi zostać skrojona w takie oto półplasterki. Od razu cukinia pokrojona już może trafić do bulionu. Ta zupa jest banalnie prosta w przygotowaniu, wystarczą dobre składniki. To co macie, jak sama nazwa wskazuje, w ogródku, w lodówce, żeby przygotować pyszną, fajną, warzywną zupkę. Można też zrobić jakąś wkładkę, także wszystko już leży w Waszej gestii. To jest taka baza, taka podstawa, moja propozycja. Jak widzicie, już tutaj kroję marchewkę, dwie sztuki średniej wielkości marchewki tutaj nam się znajdą i podobnie będę kroił takie półplasterki. No i marchewka również trafia do gara. O właśnie, już to zaczyna pięknie, kolorowo wyglądać. Następnie pietruszka, w zasadzie korzeń pietruszki nada tutaj niezwykłego korzennego aromatu i charakteru. I tak samo analogicznie jak marchewkę na mniejsze kawałki, następnie połóweczki i półplasterki też takie z cieńszych, żeby pietruszka mogła dojść i być dosyć miękka. Jeżeli nie macie pietruszki, można użyć korzenia selera. Również będzie idealnie pasował. Pietrucha trafia do pozostałych warzyw i zabieramy się za kolejny składnik, mianowicie kalarepa. Kalarepa, jedna dosyć taka spora, jak widzicie, najlepiej świeżutka z ogródka pachnąca, jędrna kalarepa powinna tutaj też być. Doda również takiego lekko ostrawego smaczku. Kalarepa po ugotowaniu jest bardzo dobra, a tymczasem tutaj kroję na takie mniejsze cząstki i również półplasterki. Nie zdziwię Was, jak powiem, że również trafia do gara. Spójrzcie, już troszkę tych składników tutaj mamy. Przepięknie to zaczyna wyglądać. Dodamy jeszcze kilka i naprawdę zupka już będzie gotowa do podgotowania. Cały bulion naciągnie smakami. Następnie jeszcze delikatnie doprawimy, jeżeli będzie taka potrzeba. I zupka będzie gotowa do serwowania. Jest to znakomity przepis na szybką zupkę na obiad, do obiadu. A tymczasem zabierajmy się za kolejny składnik, mianowicie pieczarki. Około 20 deko 30 pieczarek tutaj winno się znaleźć. Pieczarki
dodadzą również walorów smakowych, nieco takiego smaku umami, jak to wszystkie zresztą grzyby, czyli delikatnie takiego mięsnego, można powiedzieć, posmaku, jeżeli jesteście wegetarianami bądź po prostu nie chcecie jeść mięsa, no to przy pomocy grzybów zawsze troszkę wzbogacicie każdy smak danego dania. Również pieczareczki oczywiście umyte, wyszorowane i takie musimy pokroić w jakieś nieregularne kształty. Ja akurat, jak widzicie, wszystko kroję dzisiaj, czy to w półplasterki, czy w plasterki, tak mi po prostu wygodnie, szybko. Tak więc jeden kwiat tutaj brokuła trafia na deskę. Całego nie zużyję. Myślę, że połowa takiej wielkości brokuła w zupełności wystarczy. Odkrawam tutaj te wszystkie kwiatuszki. Łodygi nie wyrzucamy. Włożę ją tak obok gdzieś do garka. Podgotuje się, odda multum smaku i aromatu. Tak więc odrobina świeżo mielonego czarnego pieprzu. Na samym końcu jeszcze oczywiście doprawimy całość do smaku, jeżeli będzie taka potrzeba. Szczypta soli. I teraz taką zupkę, moi drodzy, odstawiamy na palnik i gotujemy przez około 30-35 minut do miękkości wszystkich warzyw i serwujemy. Zupkę mamy gotową. Zupka, moi drodzy, jest już ugotowana i teraz ostatni składnik, mianowicie koperek, świeży koperek. Przekrawam go na mniejsze cząstki i siekam w całości, również z tymi łodygami. Pamiętajcie, że łodygi też są jadalne, też możecie je jeść. Proponuję tylko zawsze mocno je po prostu posiekać i będą równie smaczne i niezwykle aromatyczne. Przepięknie, moi drodzy, zupka pachnie, tak jak mówiłem. Około 30 minut ona się jeszcze gotowała na małym gazie, tak żeby warzywka doszły, były miękkie i tak to wygląda. Spróbowałem już przed chwilą, nie potrzeba już tutaj doprawiania, także tylko i wyłącznie ten świeży koperek mieszamy i wykładamy. Kilka łyżek przepysznej zupki trafia na talerz. Spójrzcie, jak tylko pięknie wygląda, jaki klarowny jest ten bulion. Niezwykle pachnące. Zdrowa, pełna witamin zupka z tego, co macie w lodówce, z tego, co macie w ogródku. Przypuszczam, że raczej pieczarek w ogródku nie macie, chociaż jeżeli gdzieś dostaliście ziemię z pieczarkarni, jest to też możliwe. I troszkę koperku na samą górę i tak to się, moi drodzy, prezentuje. Klarowny bulionik, niesamowicie aromatyczna zupka, sycąca. Na dietkę, jeżeli macie, to idealna, bo zapycha, dużo kalorii nie ma. A na pewno organizm ucieszy się z takiej dawki witamin. Moi drodzy, koniecznie wypróbujcie ten przepis. Klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia.